naprawdę dwie główne pandemie na świecie. To jest pierwsze, to jest pandemia, właściwie jest ich więcej, stłuszczenia wątroby to jest pierwsze, pandemia insulinooporności, ale to jest to samo co cukrzyca drugiego typu i pandemia PCOS. I pandemia PCOS. To są te trzy pandemie i one mają wspólny czynnik, który trzeba zniszczyć w pył, zmielić, wywalić. I zaszczepić. Zastrzelić, tak, masz rację, zastrzelić. Mów, co to za badanie. Z 2021 roku, 18 styczeń, kobiety z PCOS, to jest film dla Was. Jak mamy badanie, które mówi i w tytule jest dieta keto, to my, bracia Rodzeń, w związku z tym, że zajmujemy się odchudzaniem, ale stosując niekonwencjonalne metody kosmiczne, tak? Kosmiczne oparte metody na nauce. Odchudzania oparte totalnie na nauce, czyli dietę keto, intermittent fasting, głodówki. Zapraszamy do obejrzenia tego odcinku, ponieważ dzisiaj w miarę świeżutkie badanie, bo z 2021 roku, które daje nadzieję osobom, kobietom z zespołem policystycznych jajników, a jest to choroba, która jest najczęstszą przyczyną niepłodności u kobiet w okresie rozrodczym, Mateuszu, tak to się mówi. Tego słowa mi zabrakło. Problem faktycznie jest duży, bo każdy lekarz praktycznie spotyka się z tym problemem. Wszystko jest dobrze, jest miłość, jest relacja, jest chęć, ale nie ma dziecka i okazuje się, że osoby po zdrowym chudnięciu, czyli po wejściu w styl keto, nagle cudownie zachodzą w ciążę i teraz super, bo właśnie problemem tutaj jest bardzo często insulina, która musi pójść na dół, żeby poziom testosteronu, czyli tych androgenów w Twoim organizmie spadł na dół i żeby zacząć uwalniać te gotowe komórki jajowe z jajników. Więc jeżeli masz zespół policystycznych jajników, dodatkowo zaburzenia czynności wątroby i chcesz schudnąć, to ten film jest dokładnie dla Ciebie. Zaczynam od czytania tytułu. Dieta ketogeniczna u kobiet z zespołem policystycznych jajników i zaburzeniami czynności wątroby, które są otyłe. Randomizowane, czyli wysokiej jakości badanie. Otwarte, kontrolowane badanie pilotażowe w grupach równoległych. No to idziemy w takim razie, jaki cel był tego badania. No cel był taki, słuchajcie, żeby zobaczyć, jak dieta ketogeniczna wpływa na kobiety otyłe z zespołem policystycznych jajników i dysfunkcją wątroby. Tutaj ta dysfunkcja to jest stłuszczenie wątroby. No dobra, metody jakie zastosowano są bardzo proste. Kobiety z zespołem policystycznych jajników i dysfunkcją wątroby, które były otyłe, zostały włączone do tego badania prospektywnego, kontrolowanego badania pilotażowego w grupach równoległych i losowo otrzymały ketogeniczną dietę lub konwencjonalne leczenie farmakologiczne, czyli hormony. I teraz stop, tu musimy się zatrzymać. Konwencjonalne leczenie farmakologiczne to jest tak naprawdę dolewanie oliwy do ognia, bo o ile esencjale, to tam jeszcze mógłbym tutaj przymknąć oko, ale dodawanie jasmin, czyli terapii hormonalnej, która powoduje zwiększenie hiperinsulinemii i zwiększenie insulinooporności, jest pomieszaniem z poplątaniem, dlatego słuchajcie dalej, jakie będą wyniki tego badania. No to odplączmy to badanie dalej. Wyniki: spośród 20 zakwalifikowanych uczestników 18 ukończyło badanie. Grupa, w której stosowano dietę ketogeniczną, odnotowała istotne zmniejszenie cech antropometrycznych i składu ciała. To jest raz. Ponadto w dwóch grupach zaobserwowano istotne zmniejszenie cyklu miesiączkowego, stężenie estradiolu w osoczu i progesteronu. To jest to. Oznaki stłuszczenia wątroby zniknęły u 6 z 7 uczestników w grupie ketogenicznej po 12 tygodniach interwencji, podczas gdy tylko u 1 osoby z 10 w grupie kontrolnej. Zobaczcie. 6 z 7 w grupie ketogenicznej ustąpiły oznaki stłuszczenia wątroby. Przypominamy, stłuszczenie wątroby to nie jest tylko taka choroba tylko to jest poważna choroba, którą trzeba wycofać. Trzeba wycofać, bo inaczej będziesz coraz bardziej chorym człowiekiem, coraz bardziej chorą kobietą, aż w końcu dostaniesz raka wątroby. A wcześniej zapalenie wątroby, no praktycznie każda osoba z cukrzycą drugiego typu ma stłuszczoną wątrobę, dlatego trzeba naprawdę poważnie podchodzić do tematu. Wnioski. Bez owijania w bawełnę. Oprócz poprawy cyklu miesięcznego, dieta ketogeniczna przyniosła dodatkowe korzyści w postaci zmniejszenia stężenia glukozy we krwi i masy ciała, poprawy funkcji wątroby i leczenia stłuszczenia wątroby w porównaniu z tradycyjnym leczeniem farmakologicznym u kobiet z PCOS i dysfunkcją wątroby, które były otyłe. I teraz uwaga, wkurza mnie to, że mając mnóstwo, to jest tylko jedno badanie, ale mając takich dowodów sporo, nadal to tradycyjne leczenie farmakologiczne, czyli tabletku na to i tabletku na tamto, przewyższa leczenie stylem życia keto LCHF. I teraz mnie też to wkurza, ale też chcę Cię uspokoić, powiedzieć: Mateusz, świata nie zbawimy, ale możemy zbawić sporo osób, które nas słuchają, i spokojnie. Niestety trudniej jest porozmawiać z pacjentem i wytłumaczyć mu zasady diety niskowęglowodanowej czy stylu życia, niż przepisać tabletku, bo przepisanie tabletku, jak sam wiesz, jak przepisałeś na tony, zajmuje 15 sekund, zwłaszcza w systemach elektronicznego wypisywania recept, a wytłumaczenie i wprowadzenie w pacjenta w nowy styl życia trwa bardzo często pół godziny i godzinę, i musisz to rozkładać na kilka wizyt, a tak to masz pacjenta z głowy. System chce mieć pacjenta z głowy, żeby te tabletku schodziły. No co się dziwisz, chłopie? Ja się nie dziwię, bo w tym systemie byłem głęboko. Cieszę się, że z tego systemu powoli wychodzimy, bo paradoksalnie rzecz biorąc, słuchajcie, pomagamy większej ilości osób, większej ilości z Was, mówiąc do komórki, chińskiej komórki... Nie, to jest poważna, profesjonalna kamera. Mówiąc do chińskiej komórki z potężną, profesjonalną kamerą, niż siedząc za biurkiem w tym bezdusznym systemie, który każe wypraszać pacjenta za drzwi po 5, 6, maksymalnie 7 minutach. No to co żeś Ty, chłopie, zrobisz w te 7 minut? Pomachasz. Pomachasz i wypiszesz tabletku po to, żeby pacjent szczęśliwy lub nieszczęśliwy wyszedł w końcu z Twojego gabinetu. A to jest kciuk, który walnijcie, jeżeli uważacie, że to, co mówimy, ma sens. Wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film dalej. Te filmy naprawdę zmieniają życie, tak przynajmniej wynika z komentarzy i z informacji, które do nas piszecie. Niech każda kobieta z PCOS dowie się o tym filmie. Prosimy Was, dawajcie dalej.